Znalazłeś się otoczony przez pustkę. Witaj, mały. Nie przeszkadzaj sobie, to tylko ja, stary dobry Belzebub. Cześć, z tej strony Blumek.pl, a to jest Helltaker. Tak? Wiem, to już trochę z czasu jest. Wyszła nawet do tego jakiś czas temu ta rocznicowa aktualizacja, której jeszcze nie ograłem, bo w Helltakera samego już grałem. Co nie przeszkadza mi, żeby zagrać w to jeszcze raz, bo ostatnio grałem, kiedy to było jeszcze świeże, czyli już trochę temu. Pamięć mam dobrą, tylko krótką. Ogramy to, później ogram dodatek, więc dodatek będzie totalnie świeży. Tutaj już mniej więcej wiem, o co chodzi. Więc nie przedłużam i jedziemy dalej. Opowieść o Helltakerze znowu interesujące. Będziesz potrzebować narratora? Będę potrzebować narratora. Proszę, pozwól mi, to będzie czysta przyjemność. Obudziłeś się pewnego dnia ze snem o haremie pełnym demonicznych dziewczyn. Nie był to jednak łatwy sen do osiągnięcia. Mógł kosztować cię życie. Kiedy demonice są zamieszane w sprawę, żadna cena nie będzie zbyt wysoka. Powiedziałeś sam do siebie, kiedy zmierzałeś prosto do piekła. Kto nie lubi tej nuty? To jest świetne. To jest świetne. Dobra. Nie wiem, czy już tego nie spierdoczyłem. Ale nie pamiętam, jak to szło. Chyba już to zrobiłem. Yep! I did it! 100 wiecie, że... Dobra, tego na pewno trzeba tak rozpieprzyć. To mi nic nie dało. Debil. Wypierdzielaj. Pierwszy w dół, drugi do... Dobra, już wiem. Big brain time. Look at me go! Pan Demonika, zmęczony demon. Nazywam się Pan Demonika. Jakby... Obsługa klienta w piekle. Czym mogę ci służyć? Bo żeby coś wykombinować u mnie, może to ja mogę ci coś zaserwować. Chyba będzie... Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Yep. miło, jakby przystanę na twoją ofertę. Naprawdę przydałaby mi się kawa. Nie jestem sobą bez niej. Ta... Nie jest sobą bez kawy. To akurat ma rację. Dobra, one zabierały po ruchu. Niech to się zastanowię. Mm.
Easy. Ale widzicie, zastanowiłem się i mi się udało. Może nie jest ze mną tak źle. Modeus. Przetłumaczę to, bo nie znam słowa. Aż taki dobry z angielskiego nie jestem. Ty i ja teraz. To było podchwytliwe, wiedziałem, zjebałem. Dobra, ale zaraz to naprawimy. Zawsze domówią. I zawsze próbują uciec. Połamię ci kolana, jeśli będę musiała. I'm dead. O, wyciągnęła młot. Nie zapowiada się dobrze. Ta. I am just stupid. Mówiłem, że nie pamiętam już tego. Demoniczny harem. Ty głupcze. Rozerwę cię na strzępy i ja muszę to zobaczyć. Yeah, look at me go. Dobra. Nie. Przepychanie go w kółko to nie jest dobry pomysł. Idziemy tędy. Teraz mogę ci wpierdzielić. Easy. Cerberus, potrójny demon. Jesteś człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. Zabierz nas ze sobą. Deal, no question asked. Umowa stoi. Yes, at least it's time to corrupt the mortal realm. Yeah. Look at me go. Kurde, w kółku to powtarzam, jestem jak Suction Cup Man. Look at me go. Dobra, z tego co pamiętam, to ty jest trochę podchwytliwy. Chyba. Nie pamiętam. Teraz chyba trzeba poprzepychać je na dole. Nie, chyba. Teraz. Dobra, mało taktycznie, ale chyba zaczynam lepiej kombinować. Wiem, że to trzeba jakoś ominąć. Czy to trzeba ominąć do przejścia dołem? W sensie tym dodatkowym? Chciałbym to pamiętać. Zresztą mi tak chyba już spieprzyłem. Stop! Get some kurde help. What was that? Sorry, omsknął mi się palec na klawiaturze. Nie no, ale w ten sposób to wtedy muszę to wskoczyć. Ja muszę sobie to otworzyć z tej strony. Stop! Może gdybym nie miał Parkinsona, to by mi to lepiej wychodziło. No robię to tak samo! Jestem upośledzony. Wait. Jak to się co mi to daje? Nic mi to nie daje. Tam się idzie. Tam się zrobi dołem. To nie. To jest takie proste, a ja tego nie ogarniam. Czy pewnie jest. I ktoś, kto to dopiero co przechodził, to sobie pomyśli,
ucudzać fog, ale ja nie pamiętam. Come on! Stop fucking with me. Tak, teraz to zrobiłem. Kurde, gratulacje dla mnie. Malina, ten Sour Demon. Wypadło mi z głowy to słowo. Dobra, mniejsza, to też przetłumaczę potem. Świetnie, więcej bezmózgich idiotów. Nie widziałem wcześniej tutaj twojej paskudnej mordy. W co grasz? I'd shoot to play with you. Tak, chciałbym pograć z tobą. Że co? W gry wideo? W sumie czemu nie? Jeśli jesteś, jeśli lubisz strategie, turn back strategies, fine. Muszę iść po klucz. No inaczej tego nie zrobię. Chociaż nie, zaraz, jakbym tu przepchnął wtedy już sobie. Jakoś tak to było. I teraz nie mogę sobie zostawić tutaj. To jak dam do góry. Ta, to sobie blokuje przejście. Definitely not. Mi się wydaje, że tu któryś ten z tych. Prawie dobrze. Ta, wracanie się to jest świetny plan. Prawie dobrze. Ha! Easy! Tak to się kurde faja robi. Zdrada. Sukowaty demon. Yo! Star, słyszałam o tobie i twoim haremie. Wchodzę w to. It's not really a harem anymore, we just play in turn-back strategies. To w sobie już nie jest harem, gramy tutaj w strategię. Czekaj, mam wrażenie, że tego pożałuję. Ta. Och, szkoda, i tak idę. Spróbuj mnie powstrzymać, no dawaj. Dobra. To się jakoś przepychało. Żebym ja to pamiętał. Y
wrażenie, że to nie tak. W dupę. Tak też mi się coś kojarzyło. No właśnie. Przewalając to na dół, też nam nic nie da. Może ja to dobrze robiłem, tylko... Nie, właśnie, bo tu trzeba... Dobra, już wiem. Bo tego nie można zepchnąć na dół. Nie. 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 Nie, 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 nie. Chwila, 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 chwila. Tak, bo tutaj też jest z tym znakiem i można to też przejść pomijając ten znak. No kurde, use the brain. So basically my brain is very small. Nawet się zaciąłem to mówiąc. Jakby kojarzy mi się, że to trzeba było przepychać. No i właśnie. No. Fuck, czemu się za szybko to robię? Próbuję być mądrzejszy niż jestem. Au. Za każdym razem robię to w ten sam sposób. I dziwię się, że nie działa. Tylko nie pamiętam swoich ruchów. Kurde, big brain time. Fuck! Czy ja to zrobiłem dobrze, tylko tam chyba zrobiłem jeden ruch za dużo niepotrzebnie? Myślę, że to marnuje więcej moich ruchów. Obchodzenie tego. Tak, to było, dobrze kombinowałem, dobrze kombinowałem. Tylko że potem się zakręciłem jak gówno w przeręblu. Azazel. Ciekawski demon. O niebiosa. Co tutaj w piekle robi żyjąc człowiek? Most usual, w sensie... Że no, zazwyczaj ludzi tutaj nie ma. Sorry. Looking for angels, looking for demons. No, ja szukam demonów. Nie wiem jak wy. Och, ty też? Niech to zgadnę. This is a modern scene. Czy demonologia? W sensie, no tutaj, czy coś tam, czy demonologia? Powinniśmy połączyć siły. Yeah, boy. Mogę połączyć, to jeszcze mi jeden został. A wtedy robiłem to naokoło i o, teraz będzie najlepszy demon. Ten najlepszy. Nie, zaraz, najpierw trzeba było tam jebnąć tego jednego. Kiedy robisz to tak, cyk, cyk, cyk. Um.
Tego trzeba było dyknąć. Nie. Zjebałem. Tak. Tak. Wydupiaj. Did. Nie. Ta, dookoła też nie. Tak, coś wykombinowałem, ale to nie było to. Przecież mi nic nie daje. Fuck! Jeden ruch. Ale kminie dobrze. Stupid. Nie jest takie trudne, I need to use my brain. Ale my brain basically is very small. Okej. Okay. Give me that. I did it! W końcu, brain, biggest brain. Basically is very small. Justice, zajebisty demon. Yo. Rozwiązałeś tą zagadkę? Zajebiście. It took some work, but, ta, zajęło to chwilę. Chcesz dołączyć do haremu? Przewinąłem to w menu. Chcesz dołączyć do haremu? Z tego co wiem, to chyba jej nie da się spierdzielić. W sensie obie odpowiedzi zawsze są dobre. Ta. Swoją drogą to wyrysowałem Justice w sumie szkic jednego razu. To jest taka ciekawostka z dupy. Jakby, dobra, wezmę to, w sensie to nie ma różnicy w sumie, to tak mi się wydaje, że to nie ma różnicy. Nie musisz mi pytać, nigdy nie przegapiam imprezki. Yeah. Zajebisty demon. Nope. Wypieprzaj pan. O, i teraz są ten kozaki. Lucifer. CEO of Hell, w sensie wiecie, dyrektor. Dyrektor piekła. W końcu się spotykamy. Okej. Okay. W sensie, jakby udowodniłeś swoją wartość, przebijając się przez te wszystkie levele, że tak to nazwę. Jakby swoją duszę, jakby przekaż mi swoją duszę, a będziesz moim... jakby najcenniejszym sługą. Tak, moja królowa. Nie, dzięki, ale możesz dołączyć do haremu.
Co próbujesz osiągnąć? Myślisz, że możesz jakby enslave, że możesz sobie jakby podporządkować demony pod swoją wolę? Nazywaj mnie master. Nazywaj mnie wiecie, kurde faja. Zaraz sobie przypomnę. W sensie szefem, jakby no. I proś o pozwolenie, zanim się odezwiesz. Mogę zaoferować kawę, strategię i czekoladowe naleśniki. Serio? Tylko tyle? Przychodzisz tutaj i myślisz, że możesz mnie kupić naleśnikami? Masz szczęście, że mam te coś do naleśników. Myślę, że mnie przekonałeś. W sumie to ten twój harem może się okazać bardzo przyjemny w sumie. Entertaining w sumie to jest, że... że zajmie twój czas. Ta... Znam polskie słowa. Znam angielskie słowa. Umiem, tak. W sensie w większości rozumiem, ale potem nie umiem tego przetłumaczyć. Nieważne. Mogłem to po prostu czytać i robić napisy, tylko prościej. That wasn't supposed to happen. Nope, stop. Ta, już chyba. Niech to się zastanowi jeszcze. Nie, bo ja muszę tam przejść. Bum, bum. Przypadkiem to zrobiłem, kiedy się zastanawiałem. To na pewno powinno wypierdzielać tutaj. I teraz... prawie dobrze. Z akcentem na prawie. Come on, fuck. Wypierdzielać. No. Ta. Jakby... no... i robię dokładnie to samo, co wcześniej. Dupa, dupa, dupa. I co mi to daje? Nic mi to nie daje. Thank you.
w końcu, dobra. W końcu to przemieniłem, mój mózg w końcu to przemienił, dobra. Tutaj jest teraz znak zapytania, mówi do nas. Czy naprawdę myślałeś, że będziesz mógł od tak sobie stąd wyjść? Po wszystkim, co zrobiłeś. But and you left the biting cold of chains of your skin, found by fire, burning the flesh from your bones. Poczułeś, jakby te takie kąsający chłód łańcuchów na swojej skórze, przy jednoczesnych płomieniach palących twoje wnętrzności i kości od środka. Aha, tego się nie spodziewaliście. Nie no, każdy się spodziewał. Everyone knows. To takie uczucie, jakbyś zginął tysiącem śmierci. Jakby kiedy płomienie wygasły w jakiś sposób, wciąż żyłeś. Dopiero co cię znalazłam, nie umieraj mi tu jeszcze. Spędzimy bardzo dużo czasu, ty i ja. Judgment. O, jakby ten najwyższy prosecutor. I znowu nie potrafię znaleźć polskiego słowa. W sensie wykonawca, jakby najwyższy. Przetłumaczę wam to, kurw. Nie męczcie mnie. Jeszcze ta muzyka. Uwielbiam. W sensie w samochodzie tego się tak słucha. Tak. Jakby uruchomić maszynę. Sin machine. W sensie, że grzechu. Cierpienie musi być zadane. No i teraz jest. Prawie. Jak to się. Dobra, ja muszę. Sorry. Ja muszę sobie przypomnieć, jak te łańcuchy działały. W sensie. Właśnie, tam gdzie jest szary, to za ruch on tam będzie. Więc nie wolno tam stać. W momencie. O to chodziło. I teraz trzeba rozwalić te. O, u góry są. Jest ten pasek. Nie pamiętam, żeby go tam było. A jak ci się podoba maszyna grzechu, Trespasser? W sensie. Intrus. Intrus. Tak, to było. Poddaj się i niech cię pochłonie. Nie, czekaj, nie poddawaj się. Musisz nas stąd wyciągnąć. A ja wciąż czekam na moją kawę. Odrzuć nadzieję. Odrzućcie nadzieję. Jego los jest przypieczętowany. Zupełnie jak akolity w Warcraftcie. Mój los jest przypieczętowany. Judgment, moja droga. Ten facet może tego nie wiedzieć, ale jakby ten facet może tego nie wiedzieć, ale należy do mnie. Czy mogłabyś go nie skrzywdzić? Cisza! Ja tutaj pracuję. W sensie prawdziwa praca dopiero się zacznie, jakby wiecie. Dopiero zaraz się zacznie i. Dobra. Nope. Don't touch me.
Nope. O! Zapomniałem, że teraz będziemy próbować. Okej. Wypierdzielaj. Haha. Te łańcuchy, z którymi teraz walczysz, czy przebijasz, są zrobione z tego, co cię tu sprowadziło. Twoje ego, twoje... chciwość. Twoje... żądza. I twoja własna tortura. Jak dość. Najwyższy prokuratorze. Czy jak cię zwać? W sensie na to jest jakieś pewnie lepsze słowo, którego ja teraz nie pamiętam. Masz odpuścić tym jednym razem. Żadne. Wiecie, żadne. Jakby nic nie stoi ponad karą. Nic nie może tego zatrzymać. Dawaj judgment. Radzisz, w sensie you're on the roll, w sensie. Ta. Do boju. Tak, kontynuuj. To jest materiał na 6 z plusem. Powinna być cholerną królową tego piekła. Czemu nikt mnie tu nie słucha? Okej. Nie pamiętam, czy to był ten. Nie, to nie jest chyba ten ostatni. Au. Nope. Crap. Ała. Fuck. I'm gonna freaking die. Ach. Za bardzo do środka się trzymałem. Oj. A czy mogę. Okej, bo spierdoczyłem zaraz pierwszy ten. To już dobrze nie wróży. Nope. Nope. Au. Au. Och, niedobrze. Oj. Oj, niedobrze. Zaczęłam się gubić. Oj, niedobrze. Nope. Okej. Teraz. Nie! Dałem. Chciałem powiedzieć teraz tylko nie dać dupy. Come on. Po prostu. Moja ułomność. Oh no. Oh fuck. Oh no. Oh fuck. Au. Crap. Okej. Daj. Wtedy poszedłem za bardzo na dół i. O. I się wjebałem w te kolce na dole. Czy naprawdę myślisz, że możesz się przebić przez te. Przebić przez te. Jakby wyrwać się z tych kleszczy w ogóle. Powinieneś wiedzieć. Że nadzieja prowadzi do rozczarowania, a rozczarowanie do rozpaczy. W sensie te łańcuchy rozpaczy są wprost urocze. Delightful to mogło, ta. Zdrada. Musi być przeklęta malinka. Znalazłaś nerda i już jest po nim. Znając moje życie, to gra pewnie w Necropolis. Powinnam wziąć go dla siebie, tak w sumie. Tak. Żałuj wszystkiego, co zrobiłeś.
Kocham to, jak ułożyłaś sobie włosy. Ten strój mnie jakby zabija, wiecie, 10 na 10. Kłamstwa nie uratują cię przed twoim losem. Wiem, dlatego jestem szczery. Serio? W takim przypadku dzięki, chyba. A teraz wracamy do cierpienia. Wróćmy do cierpienia. Do zadawania cierpienia. Dobra. Kurde, skup się. Nope. Stupid. Nope. O kurde. Tak, teraz są te okienka, w których... Nope. Teraz nie dać dupy przy przechodzeniu. Nope. Nie! Hey, fuck! Nie ten klawisz! Kurde faja! Okej, Au! Dostałem, a jeszcze... chociaż już resetowałem. Nope. Oj. Okej. Trzymać się. Oj. Oh, this ain't good. Dobra, ale teraz już sobie stanęła. Okej. Nope. Don't you even dare die to me. W sensie... Ups. Au. Oh, nope. 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 Fuck! Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie da. A teraz po prostu wpadłem w to. Teraz możemy w to. Au. Kurde faja. Oh no. Okej. Okej. Nope. Mam cię! Mam cię! Dobra, nie było tak źle! Myślałem, że potrwa to dłużej, ale się skupiłem, przestałem się odzywać, sorry. Jakieś ostatnie słowa przed prawdziwym, zanim zacznie się prawdziwy ból. Bo ja jedyne, czego żałuję, to, że nie widziałem cię wcześniej. Bycie skazanym, czy poniesienie kary przez, jakby, od ciebie sprawia, że te wszystkie grzechy były tego warte. Przestać ze swoimi tanimi podrywami. Przez ciebie ta praca jest trudniejsza. Ale serio, cholera, masz niezłe oczy. Czy już wspominałem, jak bardzo kocham twoje włosy? Na oczy, no w sensie tu oczy. Masz zajebiste oczy. Słuchaj, nie chcę tego robić, ale pakt został zawarty.
jakby nic cię już przed tym nie uratuje. Chociaż mogę odsunąć ten wyrok o parę lat, jeśli już więcej nie będziesz, nie wrócisz tutaj do piekła i nie będziesz przeszkadzał. Orfejcar, przeznaczenie, jakby są zapisane i w sensie tego nie obskoczysz. Zabiję cię i będziesz cierpiał, ale to nie musi być dzisiaj. Więc uznaj siebie za szczęściarza i zejdź mi z drogi. Powiedziałam wam, że jesteś wolny. Idź, spadaj. Czekaj, chcesz mnie zaprosić do swojego haremu? Nie bądź śmieszny. Chcesz dzielić dach z nieśmiertelnym awatarem bólu, krwi i... Kto morduje i torturuje i tak dalej. Tu jest, że no, uwierz mi, mam gorsze rzeczy w swoim haremie. Nie chciałbym niczego innego. Co? Mówisz poważnie? W sensie takie, chwila, mówisz poważnie. Glorious sukces! Dobra, już przestaję. Jakby patrząc na to, jak daleko w tym już jesteśmy, mogę w sumie spróbować. Twoja wyprawa dobiegła końca. Z sukcesem zabrałeś dziewczyny z piekła i zostałeś znany jako Helltaker. To w sumie nie było łatwe życie. To było krótkie i pełne cierpienia. Ale życie jest pełne cierpienia, nieważne jak będziesz je przeżywał. Więc w sumie to możesz mieć trochę przyjemności, zabawy, jak już w nim jesteś. Tak, to jest akurat bardzo mądre, bo... Life is pain, życie to ból, ale... Hello! Kolejna porcja naleśników gotowa, widzę. I są takie dobre! Dzięki za pomoc. Nie wspominaj o tym, chociaż tyle mogłam zrobić. Chociaż muszę to powiedzieć, wciąż nie wiem, jak to robisz, że są tak idealnie cieniutkie za każdym razem. I to, jak obracasz, jak podrzucasz się w powietrze, w sensie jak się obracają w powietrzu, tutaj tu musi być coś, coś na rzeczy, doświadczenie. Ta, super. Lepiej zanieść innym z tych naleśniki. Hello, naleśniki. Nie, kot dobija się pod drzwiami. Cichaj tam. Cichaj, nie przeszkadzaj mi. Co tam czytasz? Komedię romantyczną? Nigdy nie słyszałam o tym romansie wcześniej. It's kinkiest thing. W sensie to jest takie
O Jezu, no i znowu nie mogę skojarzyć polskiego określenia. W sensie, że to jest takie... perwersyjne. Jakie widziałam. Może robiłam to wszystko źle przez cały czas. Co, w sensie chcesz iść na randkę? Wiedziałam, zawsze wiedziałam, że jesteś degeneratem i w ogóle spieprzaj naleśniki. Super, zajebiście. Mam pytanie w sumie, dawaj. Dziewczyny gadają, że nigdy nie zdejmujesz swoich okularów. Czemu? Mógłbym zapytać cię o to samo. A, co, że ja jestem ślepa. To moja opowieść, czy to moja historia. Dawaj śmiało swoją. Może kiedyś. Ten wzrok. No dawaj. Dziewczyny już stawiają zakłady. Stracę 10 dolców, jeśli nie masz laserowego wzroku. Naleśniki, kawa. O tak, pan demonika. Teraz jest sadystyczny demon. Ah, the tired demon no longer. Czyli zmęczony demon. Koniec zmęczonym demonem. Czy jest znowu... overextracted? Za mocna? A, nie. Jest w sumie spoko. Nawet odpowiednio przefiltrowana tym razem. Trzymaj tak dalej, a może przetrwasz jeden dzień bez połamanych palców. Ta. Ale czuj się wolny do spieprzenia tego. Możesz śmiało dać ciała szpital. O Jezu, no że w szpital w sumie, to czekaj. Następna o 5:15, podwójne espresso, tak? To twoja... twoją pracą jest to pamiętać, nie moją. Yeah, naleśniki. Wiesz, jak ciężko jest znaleźć nowe strategie, które moglibyśmy... o które moglibyśmy zagrać? W sumie to praktycznie wszystko... wszystko jest albo... albo jakimś kiepskim sequelem, albo gównianym rip-offem. I tak w sumie bym nie zagrał. Same here, w sensie... Tak, ja też, niestety. Będziemy potrzebować dużo alkoholu. Wódka czysta, ta. Te polskie smaczki. Naleśniki. Ta. Ale przydałoby mi się trochę ognia. Nie palimy w domu. Albo co? Ukażesz mnie? No dawaj. Byłam bardzo złą dziewczynką. A podobałoby ci się to, co? Pieprz się. Naleśniki. Jak długo już tu jestem? Parę tygodni. To zupełnie jak wieczność. Rzeczy, które widziałam, rzeczy, które robiłam. Mogłabym napisać spektakularny jakby artykuł o tym, ale nikt by mi w to nie uderzył. To po prostu zbyt surrealistyczne. O. Odbiło mi się, sorry. No i moje badania ledwie... w sensie, wiecie, ledwie... starły... ledwie... zadrapały powierzchnię, wiecie. I pewnie mi się potem przypomni, jak już będę montował. Chcesz się pouczyć ze mną dzisiaj? Za dużo się uczysz. Zjedz naleśniki. Naleśniki.
spieprzyliśmy. Znowu męczyliście sąsiadów. Co zrobiliście? Czemu policja jest pod drzwiami? Naleśniki. Jacyś intruzi. Nas nawiedzili, czy powinnam się nimi zająć? Nie, nie trzeba. Ja się tym zajmę. Baw się dobrze. Policja, proszę otworzyć. Wiemy, że tam jesteś. Otwierać. Tak, tutaj w sensie. W sumie czemu nie? Prawdopodobnie nagram zaraz po tym dalej, tylko podzielę to na osobny odcinek, gdzie robię te dodatkowe zakończenie. Bo czemu nie? I prawdopodobnie wtedy od razu przejdę do tego dodatku, który wyszedł. Także... Naleśnika? A, dzięki, ale i tak mamy parę pytań. A więc to była historia Helltakera. To był taki świetny. Narratorem był stary, dobry Belzebub. Trochę głupawa historia, wiem. Szczerze, wręcz odrażająca w sumie. Okropna historia o okropnych ludziach, ale w sumie prawdopodobnie dobrze się bawiłeś. Może raz czy dwa się zaśmiałeś. Wciąż dzięki, że dotrzymałeś tej starej muszce trochę towarzystwa. Do następnego razu. Koniec. Tak, zajebiście. Tak, i muzyka, mic jest, yep. Pan Reaper. Czy jest jeszcze coś, czego sobie życzysz? Tak, więc... To by było na tyle Helltakera. Mam nadzieję, że moje tłumaczenie nie zabijało wam uszu i nie wypalało mózgu. Starałem się jak mogłem, prawdopodobnie pewne rzeczy potem w postprodukcji, w sensie przy montażu, przetłumaczę i zrobię to tak, żeby nie wyglądało tak źle i powycinam wszystkie momenty, w których kręciłem się jak gówno w przeręblu. Trochę tego materiału wyjdzie, bo już widzę, że mam tutaj ponad godzinę. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za oglądanie, tak jak zawsze. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, bo to wiele dla mnie znaczy i może podbije mi te umierające zasięgi, jeśli się podobało oczywiście. Więc tak czy inaczej, do zobaczenia w następnych. Na razie.